Cześć, jestem Martyna i witam w 69. filmiku na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy w łóżku i w piżamie i to oczywiście oznacza jedno, czyli vlog. I jest to pierwszy vlog wakacyjny w tym roku, powiedzmy, tak to nazwijmy. Może nie będzie to jakiś super vlog z nie wiadomo jakiego wyjazdu, nie wiadomo gdzie. Plan na dzisiaj generalnie jest dość prosty, po prostu jadę z moją przyjaciółką Weroniką do Warszawy, jedziemy do Blue City, bo odbywa się tam taki wielki antykwariat, whatever, tu macie screena wydarzenia z Facebooka. I po prostu ja i Weronika bardzo lubimy książki, ja po prostu kocham takie okazje, gdzie mogę kupić jakąś fajną książkę za naprawdę bardzo niską cenę. Także po prostu jedziemy zobaczyć, co tam dają i tyle w sumie. Mam nadzieję, że może po prostu upoluję jakieś fajne perełki, oczywiście wszystko wam potem pokażę, co kupiłam i w sumie tyle. I może sobie połazimy też po jakichś innych sklepach, w tym Blue City, może nie, pewnie na jakieś żarcie pójdziemy. O wszystkim się dowiecie oglądając tego vloga. Także ja teraz już lecę na śniadanie, a wy, jeżeli ten film wam się spodoba, to zostawcie kciuki w górę, zasubskrybujcie też kanał tutaj na dole, by dołączyć naszej wspaniałej internetowej rodzinki. No i zaczynamy! A więc tak prezentuje się mój ficik na dzisiaj, tak mam spodenki pod spodem, spokojnie. Teraz czekam na Weronikę, aż po mnie przyjedzie, jedziemy na pociąg i potem do Warszawy. To co mi się nie podoba, to to, że właśnie zaczęło padać i mam nadzieję, że moja fryzura się utrzyma, bo tak byłam wczoraj u fryzjera. I tak dokładnie, nagrywam tego vloga po to, żeby się pochwalić nową fryzurą. Wydało się. Nie, tak na poważnie, naprawdę obcięłam sporo włosów, możecie sobie porównać, było gdzieś dotąd, także trochę ich ubyło, dlatego mam je wyprostowane prawie całkowicie, lekko zakręcone na szczotkę, także mam nadzieję, że ten deszcz ich nie zrujnuje. No i tak, widzimy się zaraz. Kolejny update, jesteśmy już w Warszawie, właśnie idziemy z peronu do Blue City. Weronika jest ze mną, przywitaj się, żeby nie było, bo cały czas gadam, że jadę z Weroniką, żeby nie było, że jestem sama. Obładowane książkami, wracamy właśnie na pociąg. Tak jak sądziłam, niestety wyszłyśmy centralnie po deszczu, bo są mega kałuże, tak dobrze nas nie złapał. No cóż, moje włosy wyglądają jak wyglądają, jeszcze nie najgorzej, ale mogło być lepiej. A więc teraz idziemy na pociąg i wracamy do domciu i pokazuję wam książki. No i w końcu udało nam się dotrzeć do domu. Teraz mogę wam na spokoju pokazać, co kupiłam. Trochę tego jest, ale jestem naprawdę zadowolona z tych zakupów. Jakby naprawdę niczego nie żałuję. Było naprawdę bardzo fajnie. Ja bardzo lubię czytać książki, a także je kupować po prostu. Ja zawsze powtarzam, że kupowanie, a czytanie książek to są dwa różne, zupełnie inne hobby. I ja uwielbiam obie rzeczy, a kupować je tym bardziej, jak są po prostu jakieś bardzo, bardzo dobre ceny. I potem jestem naprawdę przeszczęśliwa, że udało mi się upolować jakąś książkę za, nie wiem, 5-10 zł. Także naprawdę inicjatywa była bardzo fajna. Mi się tam bardzo podobało. Był świetny taki klimat właśnie miłośników książek wokół. I to naprawdę bardzo mi się podobało. Jakby, no, było tam po prostu przefantastycznie, było bardzo dużo różnych książek ze wszystkich gatunków tak naprawdę, z bardzo wielu różnych lat, powiedzmy. Bo były i bardzo stare książki, i takie nowsze. Jeżeli lubicie czytać książki, to naprawdę bardzo serdecznie polecam wam takie rzeczy, żeby sobie pójść poszukać jakichś fajnych, interesujących was. Też nawet skusić się chociażby przez tą niską cenę na jakieś książki, których normalnie byście nie kupili. Zobaczyć, że potem wow, jakieś inne stare książki, o których się tyle nie mówi na, nie wiem, TikToku czy, nie wiem, jakichś Instagramach, że też takie książki potrafią być po prostu fajne. Ja w ogóle kocham jakby klimat antykwariatów też. Pamiętam, jak kupowałam właśnie książki na moje zajęcia z literatury, bo oczywiście pani nam wysyłała PDF-y, ale stwierdziłam, że będzie mi się wygodnie czytało, tak wiecie, na papierze po prostu, by to trzymać w ręce, pozaznaczać sobie jakieś strony, jakieś cytaty, żeby potem się łatwiej pracowało na zajęciach, więc kupowałam sobie te wszystkie książki. No, a żeby je kupić na raz do przeczytania,
zdania na zajęcia, bo no nie wiadomo, czy by mi się spodobały, wiadomo jak to z takimi zajęciami. To oczywiście szukałam takich książek jak najtaniej, żeby były. No i też właśnie dużo znalazłam w takich różnych antykwariatach. Pamiętam właśnie z koleżanką poszłyśmy odebrać moje zamówienie z takiego jednego antykwariatu. To po prostu jak tam weszłam i zobaczyłyśmy te wszystkie książki na tych półkach i takie po prostu upchane dosłownie jak najwięcej książek wszędzie. Jeszcze takie stare te książki, takie klimatyczne, trochę podniszczone niektóre. No ten klimat takich starych książek to było po prostu no coś przecudownego. W sumie mogłabym pracować w antykwariacie, byłoby fajnie. No dobra, to już zabieramy się do najważniejszej rzeczy, czyli pokażę wam, co kupiłam. I pierwszą książką jest książka Tamte dni, tamte noce. Myślę, że dość znana, dość popularna. W sumie taka właśnie akurat chyba jedna z takich nowszych, bardziej współczesnych książek, jakie kupiłam, że tak powiem. No, po prostu taka młodzieżówka, powiedzmy, była za 18 zł, jeżeli dobrze mówię, tak. Więc po prostu stwierdziłam, okej, dlaczego nie? Słyszałam dużo pozytywnych opinii o tej książce, dużo osób ją poleca, także zobaczymy. Następnie Potęga podświadomości. To też jest ostatnio bardzo popularny wybór. Bardzo dużo osób właśnie mówi o tej książce, tylko jeszcze w nowszym wydaniu oczywiście. To jest jakieś no, starsze wydanie, więc nie wygląda tak fajnie jak to nowsze. Ale to jest no, ta sama książka, ten sam autor i za 9 zł, także stwierdziłam, że skoro nareszcie znajduję to w takiej fajnej cenie, no to przeczytam, zobaczę. Następnie dość interesujący, intrygujący i nie wiem, niezbyt oczywisty wybór. Jest to Psychologia kliniczna, po prostu. Książka do psychologii, to jest w ogóle rozwalająca cena 220 zł napisana na tej książce. A ja kupiłam ją za 5 zł. Dosłownie, to była jedna z tych książek za 5 zł. I co jest w niej bardzo fajne, to poza oczywiście wnętrzem i tym, co można wynieść z tej książki, to, że na niektórych stronach jeszcze można zobaczyć jakieś popodkreślane rzeczy, właśnie czy to ołówkami, czy właśnie no, zakreślaczami, czy innymi tam flamastrami, jakieś notatki porobione w tej książce, także mnie to też bardzo urzekło, takie zobaczenie, że ktoś pracował też wcześniej na tej książce, ktoś skupiał się na tym, co czyta, wynosił coś z tej książki. No nie wiem, stwierdziłam, że to będzie naprawdę ciekawa przygoda, przeczytać coś takiego, a mnie psychologia interesuje też do pewnego stopnia. Także stwierdziłam, że tak we własnym zakresie po prostu, skoro ta książka jest za 5 zł, no to błagam was. Więc we własnym zakresie po prostu w domu sobie poczytam o tej psychologii i zobaczę po prostu. I tak samo drugą książką z też tematyki psychologii jest Psychologia domowa. No też była za 5 zł po prostu, więc stwierdziłam, że why not i sobie ją wzięłam. Zobaczymy, jak mi to będzie szło. Mam nadzieję, że przebrnę przez te książki, że jednak nie będzie to za mądre i za trudne dla mnie. I już ostatnią też z takiej tematyki właśnie psychologii jest Inteligencja emocjonalna. Też zastanawiałam się nad tą książką w pewnym momencie mojego życia, czy ją sobie kupić. A tutaj też ją znalazłam za, już wam mówię, 18 zł. Więc już trochę więcej niż poprzednie, ale dalej myślę, że jest naprawdę bardzo fajna cena, tym bardziej za taką książkę takiej grubości i z naprawdę, myślę, rzetelną i taką, jakby to nazwać, mądrą wiedzą po prostu. I też w ogóle, co jest śmieszne, to są tu w tej książce jakieś zakładki. I w sumie nie oglądałam ich wcześniej. Ale jest jakaś taka zakładka i tu jeszcze była jakaś druga. I jeszcze taka zakładka. Że kimkolwiek jesteś, ktokolwiek zostawiłeś te zakładki w tej książce, dziękuję. Przedostatnia książka za 7 zł. Jest to Wszystko o wegetarianizmie. Powiem wam szczerze, nie wiem do końca po co to kupiłam, w sensie po prostu jakoś tak zaciekawił mnie tytuł, zobaczyłam też w książce m.in. Ewolucja poglądów do sprawy odżywiania, jakieś tam nowoczesna nauka o żywieniu, a wegetarianizm, jakieś w ogóle przepisy tutaj są, jest też i wegetarianizm w ciąży i właśnie dla mojego dziecka nowonarodzonego, a także tematy takie jak na przykład biocenoza, czy jesteśmy drapieżnikami, także stwierdziłam, że zobaczymy co ma autorka do powiedzenia na ten temat, nie wiem, powiększy swój jakiś świadomość, jakąś wiedzę w tym temacie. Nie wiem, po prostu zobaczę, co wyniosę z tej książki. Mam nadzieję, że czegoś się ciekawego tutaj nauczę. No po prostu była za 7 zł, no to też grzechem było nie wziąć. I już ostatnia książka i są to ości Ignacego Karpowicza i powodem kupienia tej książki jest oczywiście jej cena, czyli dosłownie 8 zł, ale także na zajęcia z
wiedzy o literaturze w poprzednim semestrze na moich studiach po prostu. Daliśmy balladyny i romanse i właśnie tego samego autora, co ta książka. Także stwierdziłam, że skoro tamta naprawdę mi się spodobała, była bardzo ciekawa, bardzo interesująca też pod względem niekoniecznie fabularnym, w sensie no, fabuła też była fajna i bardzo ciekawa, naprawdę, ale też pod względem takim właśnie psychologicznym tych postaci i jakichś tam, nie wiem, takich społeczno-kulturowych i tak dalej. Także naprawdę tamta książka mi się bardzo spodobała, można było z niej naprawdę sporo wynieść, więc stwierdziłam, że czemu by nie, tą książkę też w takim razie kupię, skoro jest za 8 zł, trafiła się taka okazja, no to skoro ten sam autor, to może w takim razie ta też mi się spodoba. No i tak trafiła w moje łapki i już z nich nie wyszła. O, tu jest nawet zakładka z księżniczkami Disneya. Znaczy, fantastycznie, dla tej zakładki kupiłam tą książkę. No i dobra, to w sumie wszystkie książki, jakie kupiłam. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego zakupu. Mam bardzo fajny humor teraz, zawsze po kupieniu książek od razu humor się poprawia. No i tego vloga też już będziemy kończyć powoli. Pewnie wyjdzie taki krótki, szybki vlog, ale mam nadzieję, że on się Wam spodobał. No i mówię, taki pierwszy luźny wakacyjny vlog, po prostu czemu by nie. Oczywiście, jeżeli on się Wam spodobał, to zostawcie kciuki w górę, zasubskrybujcie też kanał tutaj na dole, by dołączyć naszej wspaniałej internetowej rodzinki. W komentarzach na dole oczywiście napiszcie mi, czy Wy też byliście na tym antykwariacie w Blue City, a jeżeli tak było, to oczywiście koniecznie dajcie mi znać. A już się z Wami żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie. Cześć!